Cześć, Marek Malec, bezpan.pl. W końcu pięknie świeci słońce i w końcu jest ciepło, bo jest 22 stopnie w cieniu, a w słońcu odczuwalna jest 25. Byłem już na rowerze, a teraz będę zamierzał i kombinował, jak posadzić Trachycarpus wagnerianus. O, jest tu mój synek. Gdzie on jest? Gdzie jesteś, Nataś? Pomachaj! To jest mój synek, który będzie mi pomagał sadzić palmę. Palma jest przygotowana. Jest to Trachycarpus wagnerianus 90 cm. Także taka palma będzie rosła kolejna w moim ogrodzie. Żona już znalazła miejsce na rogu tarasu. Pokazała, że tutaj będzie dobrze, bo jak będzie słońce, coś tam poobliczała, to tu wtedy o tej godzinie będzie fajny cień. Także no cóż, zabieram się do kopania. Najpierw oczywiście będzie prezentacja palmy, jak wygląda, i kopanie otworu. Bądźcie ze mną i patrzcie, co się będzie działo. Na razie, hej. No tak wygląda ta palma, która będzie u mnie sadzona. Więc tak jak mówiłem, o, tam idzie mój pomocnik. Pień palmy 90 cm, jest dosyć gruba, solidna. Ma, no nie wiem ile liści, z 10 może na tą chwilę. No i zobaczymy, jak będzie rosła. Tutaj będzie rosła na skraju. Tak wygląda. No hej, i teraz przystąpimy do kopania. Ciężka fizyczna praca, ale trzeba to zrobić. Później palmę posadzimy, obsypiemy ziemią zupełnie, ale to wszystko będzie wykonane. No cześć, chciałem wam pokazać, co ja mam w ogrodzie, co tutaj się u mnie dzieje, co zrobili fachowcy. To jest z tego jednego otworu, który przygotowuję pod palmę. Nie wiem niestety, co z tego będzie, czy ta palma w tym miejscu będzie dobrze rosła. Ale chyba w każdym jednym miejscu, gdzie bym nie kopał, bo to już jest u mnie normalna sytuacja, mam coś takiego. To jest po prostu polskie budownictwo. Tak robią nasi ludzie, żeby było fajnie, żeby nie trzeba było tego sprzedawać, wywozić. To zapieprzą kurde pod ziemią i później coś takiego jest. Tak to wygląda. No cześć, teraz chciałem wam pokazać, jak mieszam ziemię z perlitem, bo o to wszyscy też pytają. Perlit jest naprawdę niesamowicie ważny, dlatego że on pomaga ziemi być pulchną, ziemia wtedy staje się przepuszczalna i wtedy zimą, jak padają deszcze, ziemia nie stoi w korzeniach, tylko przelatuje niżej. Kamerzysta, proszę. Tutaj nasypałem ziemię, jeden wór ziemi wysypałem, 50 litrów, dobrze mówię. Teraz do tego dosypuję perlit. Perlit się strasznie kurzy, ale się tym nie przejmujemy. I teraz będę to mieszał. Pomieszam sobie rączką. Najlepiej mi to jest właśnie robić w jakiejś donicy, czy w jakimś takim dużym pojemniku, tak? Chcę ci pokazać właśnie, jak to wygląda, że jak mniej więcej ta ziemia musi być, ile tego perlitu mniej więcej tutaj musi być. Perlitu jest 5 litrów, a ziemi było 50, więc wsypię gdzieś tak 1 do 10. Na perlicie jest napisane, że 1 do 3, ale moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. O, i z doniczki mi się nawet wysypuje, proszę. Okazało się, że jest dziurawa. Szkoda każdej ziemi, więc wsypujemy ją trochę z powrotem. I teraz tak zmieszaną wsypuję do
do mojego otworu, który wczoraj kopałem przez półtora godziny chyba. Zresztą zobaczycie to na filmie. Już wcześniej było pokazane, jak to wyglądało. Co ja mam w tym rowie, jakie tu rzeczy budowlańcy pozostawiali. Tu jeszcze perlitu trochę dosypię i jeszcze będę go mieszał w ziemi. Pamiętajcie, że nikt nie nagra takiego filmu jak Marek Malec bez Top.pl. No cześć, chciałem pokazać, jak wygląda dobrze ukorzeniona palma. Proszę, ile jest korzeni. Białe, zdrowe, piękne korzenie i chodzi do tego cała masa hiszpańskich mrówek. Jak to moja żona powiedziała, ciekawe, czy one przeżyją do listopada, jak wychowane na ciepłe i tylko się opalały. Ale jakby miały nie przeżyć, to już by je zabił śnieg majowy i mróz. No to teraz będę ją wrzucał do otworu. No cześć, jak widzicie, palma posadzona. Teraz dla mnie najfajniejszy moment, który najbardziej zawsze lubię, czyli przecinanie taśmy, która trzyma liście. Przyjdzie wiatr, to te liście trochę oczywiście porozdmuchuje, ale to jest cały trachytarczyk wagneriany. Sztywny i odporny na wiatr. Ale jeszcze zostało podlewanie. Na pewno ziemia jeszcze siądzie i będziemy później dosypywać. Ziemia zaraz sobie powoli wsiąknie, musi się uleżeć i później dosypiemy znowu wody z perlitu. No i co? Prosto było? Bo moim zdaniem prosto. Dlatego dziwi mnie, że ktoś do mnie dzwoni na przykład i pyta, a czy przyjeżdża pan sadzić palmy? Wiecie co? Ja mógłbym do każdego z was przyjechać sadzić palmy, ale wyobraźcie sobie, że ktoś mieszka w Warszawie, w Krakowie, ja mieszkam w Cieszyniowie, więc musiałbym wziąć kogoś do pomocy, wziąć samochód, wynająć hotel. Cena sadzenia palmy przez Marka Malca na pewno przekroczyłaby wartość dużej palmy, więc naprawdę nie jest tu nic trudnego, specjalnie, że nagrywam dla was filmy, pokazuję. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli są jakieś wątpliwości, to na wszystko odpowiadam. Tyle. Marek Malec, bezpan.pl, dziękuję za uwagę. Zapraszam na zakupy. Trzymajcie się, hodujcie palmy.